Siema widzowie, witam was dzisiaj w ostatnim odcinku z gry Darkest Dungeon. Ostatni odcinek, słuchajcie, muszę trochę porozmawiać z wami, więc jeżeli ktoś tylko jest tutaj, żeby oglądać gameplay, przewincie sobie do tej minuty. Jest to ostatni odcinek z Darkest Dungeona, ale też ostatni odcinek przez długi, długi czas na tym kanale. Właśnie o przyszłości tego kanału sobie porozmawiamy. No czego by tu zacząć? W poprzednich odcinkach mówiłem, że ten odcinek będzie ostatnim odcinkiem, będzie odcinkiem wielkich zmian. No i tutaj widzowie, akurat nie kłamałem. Od dłuższego czasu nagrywam odcinki, nie jestem z nich jakoś turbo zadowolony. Uważam, że te odcinki nie są najlepsze, a przynajmniej nie tak dobre, jak mogłyby być. Wynika to ze środowiska. Z tego, że przy okazji zajmuję się jedną sprawą, małym biznesikiem, drugim małym biznesikiem, pracą. No i tutaj jeszcze do tego wszystkiego wchodzi YouTube i to, że schudłem 20 kilka kilogramów, więc siłownia, ćwiczenia również stały się codziennością. Trudno jest połączyć te wszystkie rzeczy, no można robić 2-3 rzeczy jednocześnie, ale robiąc też te kurwa 7-8 rzeczy każdego dnia, no nie jesteś w stanie robić wszystkiego dobrze i tak jakbyś to chciał. Wkurwia mnie to i od kilku miesięcy już dobrych, myślę 2-3, a nawet i dłużej, już po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce mi się nagrywać. Kontynuowałem to wszystko, ponieważ myślałem, że to no, tylko chwilowe jakieś samopoczucie złe, albo każdy ma jakiś moment wypalenia. Ponadto no ciężko jest porzucić coś, jakiś projekt, który towarzyszy ci od 7 lat, bo czy tam 8 lat, bo 2014 roku zacząłem na różnych kanałach nagrywać filmy, no i ciężko jest się pozbyć się takiej codzienności po tych 7 latach, powiedzieć okej, no to teraz czas iść dalej. No, wyjątkowo jest kurwa to ciężkie do zrobienia, szczególnie że każdego dnia, kiedy ktoś mnie zapyta, siema, wyjdziesz? To ja mówię, no niestety, ale kurwa, montuję odcinek dla widzów. Myślę, że czas ogarnąć rzeczy prywatne i wiele swoich rzeczy i wrzucić nowy bieg, wejść na po prostu następny widzowie poziom. Nie uważam, że te odcinki są słabe, ale uważam, że mam potencjał rozpierdolenia tej zajebanej platformy i całego internetu. Zadbać o takie rzeczy jak wzrok, który mam spierdolony, o właśnie fizyczność, która nie istniała, o papierosy, które też staram się nie palić. Trzeba to zmienić, trzeba zadbać o siebie, więc widzowie, widzimy się za jakiś rok. Może troszeczkę więcej, wtedy usiądziemy, będzie do tego czasu, popiszę scenariusze, wiem jaki content chcę robić tutaj, wiem jaki content chcę robić na Twitchu, wiem jaki content chcę robić na moim drugim vlogowym kanale. Będzie content tak zwany zadymiarski, nie skupić się na tym, że ja sobie teraz siedzę i gram w gry, tylko na tym, żeby kurwa poddymić także chłopie. Wiem, że mnie na to stać, wiem, że posiadam taką wiedzę, tylko nigdy jakoś nie miałem... Zawsze skupiałem się na tym, żeby codziennie były odcinki, a nie nigdy nad tym, żeby te odcinki miały tysiące wyświetleń, tylko na tym, żeby one po prostu były i liczyłem na to, że widzowie przyjdą. A teraz właśnie mam taki pomysł fajny, który jednocześnie i przyciągnie widzów i ja będę zadowolony, więc tak zrobimy. Mam nadzieję, że wytnę coś z tego i to się jakoś sklei kurwa w jedno zdanie, że będzie brzmiało logicznie, bo ja to takie głupoty pierdolę. No i co widzowie, wydaje mi się, że to wszystko i wydaje mi się, że możemy przejść do ostatniego odcinka serii Darkest Dungeon. No i chyba tyle widzowie. Aj, no i chciałem podziękować też, dzięki za te wszystkie suby, lajki, komentarze. To wszystko zawsze mi pisali, wypierdalaj z internet. Teraz pisali, że jestem koksem, więc dzięki widzowie. Tyle widzowie, myślę, że możemy już przejść do ostatniego odcinka serii Darkest Dungeon. Jeszcze jedna sprawa widzowie, farmę starałem się ogarnąć i zrobić, nie mam widzowie czasu, tak jak wam mówiłem, ciężko zrobić te wszystkie rzeczy naraz, teraz naprawdę chciałbym rozbujać tempo i wejść w tak zwany tryb bojowy, a jak wchodzę w tryb bojowy to mam w pizie to, czy jakąś będę na farmie jakiegoś bossa,
sobie grał, więc jak wchodzimy w tryb bojowy, to jestem gotowy do wszystkiego, idę po milion, idę po cel swój i tyle, więc widzowie, no trochę wstyd, że nie ukończymy jedynego bossa, może z tego co wiem, chyba można wczytać jeszcze raz zapis po zakończeniu gierki. Wtedy może gdzieś jeszcze na początku, kiedy powrócę za ten rok, półtora, zagramy sobie tego bossa jako pierwszy odcinek, nie wiem. Dobra, myślę, że możemy iść na najmroczniejszy rok. Ja tylko błagam. Proszę, ja mam tylko jedną prośbę. Jedną. Żebyśmy wszyscy się rozeszli dzisiaj w takim uśmiechu, w jakim tu dzisiaj przyszliśmy. Zadowoleni, uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni. Taki mam nadzieję, że tak dzisiaj będzie taki fantastyczny dzień, tylko problem jest taki, że zobaczcie jaki ja mam chujowy skład. No to nie jest mocny skład. To jest tak zwany skład chujowy. I jeżeli wypierdolę się tym składem, to nie pozostanie mi nic. Co wtedy zrobię? Nie wiem, chyba magika kurwa z dachu zrobię. Nie, naprawdę nie wiem. Naprawdę mam nadzieję, że się tylko nie wywalimy. Teraz pozwólcie, że ja poulepszę bohaterów. I skupię się na tym, żeby oni mieli wszystko kurwa czego tylko dotnę, to staje się złotem. Midas, żeby byli ulepszeni, żeby zamienili się w złoto. Fakt, że idę na ostatniego bossa takim składem jest żartem. Ja nawet nie, co robią w ogóle te talizmany płomienia kurwa. Na co je w ogóle kiedykolwiek biorę, on nic nie robią. Niby jakiś minus 100 obrażeń od stresu i doznawanych obrażeń, jakieś objawienie. No nic nigdy nie robi, w pizdę z tym chyba. Ja może za odłamki kupię, bo tam był fajny przedmiot w sumie. Może jeszcze przedmiot na leczenie będzie jakiś. O, 20% biegłości. Dobra, bierę to. I na szmulca. O, jest. Pach. Nie, bo przecież ja tu... A dobra, jebać. 50%, robimy coś takiego. Dobra, chyba będzie git. Te talizmany to turboważne są. Nie wiem, do pizdy ten skład, wyjebiemy się. I misja zostanie porzucona, nie wszyscy bohaterowie przeżyją. Zajebiście. Rowian. Tera, łopaty, wszystko kurwa biorę na maxa, piś. O, zajebiście. A co dawał pył odłamki? Aż muszę kurwa sprawdzić. On jakieś fajne rzeczy w sumie dawał. Tam wzmacniał nas, nie? Jakoś. Chuj wie co on robi. Też biorę. No i co? Najciemniejszy loch, ostatnia misja. Darkest Dungeon. Finał. Wirus. Cisza. Dobra, mamy zabić to kurwa serce wielkie. Rozpierdalam. O kurwa! To tu się. Ale jest. O! Alfaska. Jesteśmy w portalu. Nie powinniście tu być? No nie powinniście, to prawda. O! O! Antedat! O, to nasz ziomo, witam. In all my terrible researches, what I sought was a glimpse behind the veil. A crumb of cosmic truth. I found it here. And in that moment of brain-blasting realization, I ceased to be a man. And became a herald. An avatar of the crawling chaos. Okay. Kurwa, duchy. Dobra, proszę, żebym się nie wyjebał, błagam. Ja wiem, że my będziemy bić się z tym antenatem. To taki spoiler mały. Life feeds on life. In your petty pursuit of family redemption, you consume those who rally to your cause, and in so doing, you strengthen the thing, accelerating the end. This is as it should be. It is why you are here. Ja mam, okaz się słabym bobkiem. Ja mam, nie no, wyjebiemy się, nie? Ja mam taki team do pizdy. Od zarazę poszedłem. No to jedyny team, jaki mogę złożyć. Tamci już poprzedni nie chcą wracać do najciemniejszego lochu. O, witam. We are chained here forever, you and I. At the end of the world. Free yourself. Rouse the thing and embrace the ineffable cosmic hideousness. That lives within us all. Okay. O! Proszę tutaj zakosztować krwi. Pięknie, odporności na zarazę, na wszystko. Ojej. Widzę ten portal.
You still foolishly consider yourself an entity separate from the whole. I know better. And I will show you. No to kurwa nie fajnie. On się duplikuje, więc gdybym jakimś cudem był w stanie go zabić, to by było koks. Szansa na, mamy 15% na kryta. A co jak zrobię pochodnie, użyję? Nie mogę, jesteśmy w kosmosie. Nie mam powietrza, nie odpali się pochodnie, nie wiem co się dzieje. Proszę, krytyk. A niewrażliwy. Jak to niewrażliwy, kurwa? Kościo, ci tu pizgan zarazę. O, 247 odporności na zarazę? Dobra, ten już ma 57, dobra. Jocie dupca. Dobra, to musimy tych pierwszych bić, dobra, ten ostatni jest niezabijable. No dobra, no co kurwa. Atakujemy zarazę, nie? Po kolei, na razie każdego zaraźmy. Nakażmy kurwa. Covidzik. O, dobra, nie... Misklik. Bez więcej tak, jesteśmy tacy sami? 20 stresu, zajebiście. Okej. Odporność, świetnie. Proponuję użycie wody święconej. Nie mam jej kurwa dużo, niestety. To jest smutne. Stakowanie zarazy. Nie pykło? Nie wiem. Ten ma 7, więc jesteśmy go w stanie chyba zabić. 7-14. Jesteśmy go w stanie zabić, więc spam. Pach, on się wyjebie w następną next rundę. Więc git. 12 psychy, dobra. Jest kurwa nie najgorzej. A. No ta. Dobra, świetnie. To może ciosa walimy, bo oni za dużo na razie nie biją. Myślę, że tutaj... Pach! Świetnie, on zginie. Okej, jesteśmy tacy sami. Psycha. Ile kurwa? Dobra, ja nie wiem nawet, czy ja dobrze biję, nie? Ja nawet nie wiem, czy ja tak, czy nie powinienem tego ostatniego bić. Nie, on ma 5 HP, to raczej nie. Dobra, widy. Kurewko. Pach. No chyba tego ostatniego nie bije, nie? Dobra, wiem jak to chyba będzie wyglądało, że jak ja zabiję całą turę, to mu będzie zejdzie mu jeden HP. Zabiję całą falę tych gości. Tak mi się... Tak bym strzelał. Nie wiem, czy w sumie dobrze mówię, no. To by było logiczne w miarę. No fajnie by było, jakbym go zabił. Może krytyk. Mam 20% szans. Pięknie. Dobra. Dobrze mówię, że mu zejdzie HP? Okej, nie rozumiem mechaniki tego bossa. Najgorsza psycha, nie? Psycha i sitting. Pach. Zróbmy coś takiego. Fajnie. Tutaj zróbmy coś takiego. Po kolei, po jednym gościu będzie zabijać. I pach. Nawet jak on się uleczy? Nie, to będzie miał kurwa, gdzie, ile? Za 11 już leczy. Dobra. Ale ja dorzucam zarazę, elo. Dobra, jeden zabity. Psycha sitting, krwawienie. Czy my chcemy leczyć, czy walimy jeszcze ciosy? Możemy podleczyć, bo już widzę, powoli się zaczyna dopa. No i to też można zrobić, bo to nie jest taki głupy w sumie. 5-10 to mi da, czyli powiedzmy do 20 HP, no to też do 21, no to jest zaraza. O, to jest mocne. Ach, no to jest mocny cios. To coś wybiera, dobra, naznaczenie. Potencjalne
potencjalne tutaj ogłuszenie szło. Na szczęście udała się odporność. O! Traci HP. Jo cię dupca. Najgorsze jest to, że po tym bossie jest jeszcze jeden boss. To jest najgorsze. Ja mogę tego bić, Molma. A dobra. I co ty teraz robisz? Chyba tutaj zaraza, co? Pyk. Niech go kurwa ciumka. Pach. Może nawet zginie. Może. Tylko żeby heal'a nie dostał. Nie powinien dostać. Oj, psycha. Proszę, dobra, 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 dobra. Okej, okay, mogliśmy wziąć coś na cnotę, żeby była wyższa. No to już jest chuj, jak on to złapał. Niby on... Nie, on zginie na bank. On zginie. Więc robimy coś takiego. Odporność na zarazę minus 30 i... No i nie zginie. Jeden HP, no mogłem tego bić. Debil. Chyba, że... pa. Może być, jeden mniej. Minus 1. Minus 1 HP. Krwawienie? Dobra, to krwawienie to jest nic. Najgorsze psycha tutaj. O, A, dobra, czy on traci HP, jak my bijemy mu postacie, które są takie, kurwa, z mackami. Dobra. I te wyjebane na ten. Postacie z mackami bijemy, tego. Najważniejsze, pa. Tak mi się wydaje. Dobra. Jebać to krwawienie. Zaraza, cyk. 11, kurwa, 11 to jest dużo. Jeszcze zrobimy tego ciosa. A nie, nie zrobimy. Tu? A ten, tego ciosa. No mocny jest. Jeden HP, kurwa. Ale nawet jak zostanie wyleczony, to całkiem możliwe, że zginie. No to pytanie, za ile teraz będzie healował. Dobra. Bandaż? Bandaż zachowujemy na... na gorsze czasy, że tak powiem. Myślę, że healek. Okej, okay, 11, on ma 17 AB, nie? 16 zadajemy mu, dobra. Wyjebie się. Tych tur i tak raczej nie mogliśmy uniknąć. Okej. Okay. Dobra, najgorsza psycha. Przeczekaj. To jest kurwa najgorsze. No dobra, no co? 10 osa muszę wykonać, niech będzie na niego. Ona ma pragnienie w ogóle, można to wykorzystać. O! Pięknie, ma jeden HP. Bandaż. Czy my chcemy użyć tutaj bandażu? Obawiam się, że my nie chcemy. Nie. Nie, bo tam... ja wiem jaki boss jest. Czy nie wiem co robi tam ten boss, ale... trochę robi, no. Damage'u. Oj, 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 kurwa, uspokój się. Psychopatą. No dobra, pach. Cios. Kurwa, krytyk. Ile jest szansa na krytyk? 15%. Siądzie. O, da. Normalnie. Zostałem na mieście. Dobra, 18, zginął, okej. Okay. Po jednym wykańczamy. Jeden rozjebany. No i co? Zaraz stakujemy nadal. A miałem jej dać kurwa krew, bo ona ma pragnienie. Miała żądzę krwi. 25% obrażeń. 4 szybkości. Odporności. To chujowa odporność na krwawienie, ale... ale... a to krwawienie aż tak dużo nie robi. Dobra, cios. Znaczy cios. Rzucam cię kurwa covidem. O, i teraz tego trzeba rozjebać, najważniejsze. Dobra, nie jest kurwa najgorzej, myślę.
Nie wiem, czy... Wydaje mi się, że będziemy mi po zabiciu bossa okazję opierdolić sobie kanapeczkę. Kurczę, nie jest najgorzej. Dobra, stakujemy zarazę. Dobra, przynajmniej z tym bossem, z antenatem. Anetetem. O kurwa. Takie mazące krwi ze przypadkiem. Pojebała trochę przeciwników. Walimy cios? Ja bym może w sumie wyleczył. Wyleczmy. Zaraz się przypadkiem wyjebiemy. Oni też się leczą. Ale oni się leczą, leczy go nie wiem. 3 HP to wyjebane. I stakujemy zarazę. Myślę, że stak zarazy to jest dobra taktyka. Pytanie, jaki damage będzie miał następny boss. Bo jeżeli duży, no to jest GG, nie? Pięknie. I on pada teraz? Zero. Co robi? The flesh is fluid. It can be changed, reshaped, remade. Co to kurwa jest? E? Nie no, oni z chuja spadli. No, się musiałem kurwa coś przywietrzyć. Dobra. Okej. Pach. Show me what you got, man. Albo lepiej może kurwa i nie. Dobra, fajne jest to, że mamy wszystkie postacie na odległość. To jest bardzo w porządku, mi się wydaje. Chyba stack zarazy. To chyba jest kurwa stack zarazy Ghost. Ona ma mało odporności. Cofnięcie życia. Ło, no siekiera kurwa, siekiera damage. Dobrze, że tych kurwa, tych bandaży nie zużywałem, okej. Pragnienie, pragnienie, już ci daj krew, pa. Żądza krwi. Furia. Podoba mi się to. To jest fajne, bo to daje minus 36 odporności. Na zarazę. No i to jest petarda. Teraz będzie o wiele więcej łapał zarazy. No i tutaj, tutaj leczenie chyba. A co to jest ta absolutna nicość? To jest po prostu... Żebym, aha. To jest po prostu nic, absolutna nicość. No, chyba jak nazwa wskazuje, to chyba nic raczej nie będzie robić. Możemy tęciot zadać, tylko to pójdę do tyłu, nie? Dystans... Nie, nie pójdę do tyłu. Nie, no dobra. Pach. Łe, ja myślę, że do tyłu pójdę. Dobra, 20 obrażeń. No, zaraz... Ty! Kurwa, jest szansa, widzowie. To on tak rozkmina. 26. O! Dobra, ale odporności na wszystko, git. I zaraza, zaraza. Dobra, zaraza to jest moja ulubiona taktyka. Jedzę sobie tylko i tak. Zaraza, zaraza. Zajebiste. Nie jestem za jasno, pewnie jestem trochę. O, coś takiego będzie chyba git. Zaraza to moja ulubiona ta jest, bo możesz mieć kompletnie wykurwione i tylko stoisz tak. Zaraza, zaraza. I stakujesz. Wyjebane, najlepsza taktyka. Okej, minus HP, krwawienie jest chujowe, nie wiem czy nie lepiej ciosu teraz zadać w sumie, 9 do 16, a dobra, chyba. Znaczy tego, zaraza, 28 na rundę, elo, 3-2-0, jeszcze ogłuszenie, no, oj, tutaj powoli umieramy, bandażyk, i super, że on się przesunął do przodu, bo jeszcze więcej mu zarazy mogę stakować. I stakujemy. Minus 108% odporności. A kurwa wchodzi w te grenady zarazowe. No i tu się jeszcze możemy do przodu przesunąć kościół. I tutaj zarazę możemy nastakować. Dobra, coś przepięknego. I tutaj możemy jeszcze coś takiego zrobić. I chłopiec martwy w next rundzie. Jeśli trzy obrazy. Ty, czemu ja mam kurwa tyle rund pod rząd? Ty, to nie wiem czy ja go... O, no właśnie, zabiłem go, martwy. W robocie? To heal. Chociaż trochę się zhealujmy, jak możemy. Kto będzie miał jeszcze rundę? Ona. Ona potrafi leczyć? A może leczyć. No to nie wiem, zaatakujmy nic. Dosłownie. I wyheal... I wy... A, nie na tej pozycji. No dobra, no on powinien zginąć. O!
Kurwa, ale ty masz 0 życia. To co jest, kurwa? O. It is undying. Pray it does not take too hideous a form. O kurwa. Cośmy się nie dogadali za bardzo, wiecie? Panie serce, ja myślałem, że będę miał czas opierdolić tę kanapkę. No to się robi mniej ciekawie. Jakbym wiedział, to bym aż trochę się healował bardziej. Ale dobra. Ciężarne serce. Gdzie ciężarne serce to nie jest serce ciemności, czy jest? Mam nadzieję, że to jest finalny bosik. Pomujemy, kurwa. Zaraza, zaraza. Wszyscy zaraz wyjdziemy uśmiechnięci i tak o, na twarzy. Zadowoleni, że nam misja wyszła. Zaraza, zaraza, tak. Dobra, 27. Coś nie, nie, chyba to nie jest finalny bosik. Gdyby to był finalny bosik, to wątpię, żeby był. No na razie, no nie są to, kurwa, najwyższej klasy bossy. Okej, zaraza. 7 obrażeń na rundę to już trochę dużo jest, to prawda. Tego tutaj sobie oczywiście użyjemy serum. Mam tego... O kurwa, to sobie użyliśmy serum. To użyjemy w takim razie heala, żaden problem. Gorzej z psychą, gorzej z psychą. Mogę tutaj zatamować leczenie. Znaczy zatamować jakby kurwa zarazę. Krótkę, ale... Ale chyba wolimy rzucać, kurwa. Nakaszleć na oponenta. Dobra, siadło osłabienie, siadło zaraza. No i to samo, pach. Zaraza siadła, osłabienie siadła. Rozproszenie. Okej. Odporności chyba, siadły trochę. Spoko, tutaj... A, użyjmy sobie serum, bo to zawsze 14 HP do przodu. I spam. Zaraza, najlepsza taktyka. Uwielbiam ją. Zaraza, zaraza i wyjebango. Nawet tutaj nie ma za bardzo co healować, więc myślę, że cios. 12. 12 hapsów. 16 heala, kurwa, jeszcze psycha. Tutaj no 20 życia mi zdejmie. Zdejmie, jeżeli zostawię tą zarazę, więc... Serum trzeba użyć. Healek zarazowy. Antybiotyki. No tu niestety nie siadło, ale tu siądzie. Pyk. Zaraza, pyk. O kurwa, ty, ja się wyleczę, jak ją biję. I to dużo chyba. O. Behold the heart of the world. Progenitor of life. Father and mother. Alpha and Omega. Our creator. And our destroyer. O. Okej. Okej. Dobre. Jezusie nazarejski. Dobra. I kurwo, Bóg jest tylko jeden. Znaczy, moi to są akurat bogowie i to kilku ich jest. Ale to nie jesteś ty, szmato. Cios. Zaraza. Spotkanie ze stwórcą. Nie, co się stało? To? Ja mam wy... Nie. To? Co kurwa? Nie, ja miałem wybrać, którego bohatera mi rozjebie. Dobra, spam. Krytyk, krytyk. Tutaj tego, ole chujoza. Spam, proszę, okuszenie z minus... Nie, zaraza, zaraza, kurwa, więcej zarazy. Szansa na trafienie krytyczne 19%. Krytyk i zaraza, proszę. Krytyk i zaraza. 14 i zaraza, okej. Okay. Proszę, żeby siadła, zaraza, pyk, spam. Jeb, jeb, siadło, osłabienie i zaraza siadła. Dobra, przebicie to jest... Chuj, no. Dobra, jesteśmy przy wrotach śmierci, ale ona już też jest martwa. Proszę, żeby nie było kolejnej fazy. Już były 3 fazy tego bossa, już wystarczy, kurwa. Dobra, użyjmy sobie tego, użyjmy sobie... ropotwórcze opary. Ach. Dobra, wszystko siadło, jak siąść powinno. Krew dla wszystkich.
Nie, to się nie stało, kurwa. To się nie stało. Ja pierdolę, ta postać była tak gigantycznie ważna. Bo teraz, kiedy dostanę cios śmierci, ona pewnie, ona ma ruch, ona ma turę. Teraz będę musiał wybrać bohatera, który zginie. Wybiorę jednego i będę walczył jednym. Tragedia, kurwa. Ja pierdolę, no proszę. Jebana karmazynowa klątwa. Jezu, już tak niedaleko zostało. Zaraza osłabienie. Proszę, żeby nie musiał wybierać. Dobra, bolesna wiedza. No chuj, może być. Możesz na mnie napluć. Wszystko możesz. Zaraza. 43 i ona ma 43 HP. To oznacza tak zwaną śmierć, jak na moje oko. Jeszcze to spamie. Ej, ja się w ogóle tym leczę sobie tego stres, fajnie. Wzmocnienie celu? Nie wiem, kurwa, czy ona nie ewoluuje zaraz. Wale wzmocnienie celu. A, nie mogę. To siebie wale wzmocnienie. Koniec? Co się, kurwa, wydarzyło? Victory. A hollow and ridiculous notion. We are born of this thing, made from it, and we will be returned to it in time. The great family of man. A profusion of errant flesh, multiplying, swarming, living, dying. Until the stars align in their inexorable formation, and what sleeps is roused once more. To hatch from this fragile shell of earth and rock, and bring our inescapable end. So seek solace in a manner befitting your lineage, and take up your nugatory vigil. Haunted forever by that sickening prose echoing through the infinite blackness of space and time. Ruin has come to our family. Mamy to. Gra nie należy do łatwych. No shit, kurwa, Sherlock. Jak daleko zdałem dotrzeć? Udało nam się. Darkest Dungeon. Też jej wczytam. To jest jakby save przed zabiciem bossa? W lekkim, w takim pośpiechu. Dostałem dużo osiągnięć. Nie, jest oczywiście trochę do bossa. Koniec. Najciemniejszy loch został pokonany. Wszystko, możemy udać się tylko i wyłącznie... No możemy się udać. Na ostatniego bossa. Jeszcze mamy Butcher, w sensie cyrk rzeźnika. Mówię to od samego początku. No, jeszcze został nam cyrk do ogarnięcia i tak mówię od 15 odcinków i ostatecznie jest to, widzowie, ostatni odcinek Darkest Dungeona i ostatni odcinek przez długi czas na tym kanale. Więc widzowie, widzimy się za rok, za półtora roku. Czas wrzucić kolejny bieg, czas wrzucić. Pamiętajcie, że przed wrzuceniem czwórki na chwilę musicie, chociaż nie mam prawa jazdy, to chyba musicie na chwilę wrzucić, kurwa, przestać gazować, no i... kliknąć sprzęgło i dopiero wrzucić bieg i znowu rura, no nie? Ale na chwilę trzeba przestać gazować, my przestajemy piskać gaz na maksa, by wrzucić następny bieg. Czechu 4-0 bym tak określił. Bo 2-0, bo to jest... No nie wiem, w każdym razie następna odsłona, widzimy się za... A, wiecie co chciałem powiedzieć na początku jeszcze? To wam dodam teraz w sumie. Chciałem powiedzieć, że przez chyba półtora roku wrzuciłem 400-450 materiałów. Nie jest to dużo, jeżeli ktoś jest youtuberem takim jak zwykli youtuberzy, no to i Volty i tam inne, to nie wrzucałem masy tych materiałów, natomiast często wiele z nich było zmontowanych i tak dalej, plus no umówmy się, ja nie zarabiam z tego, to tylko i wyłącznie moja pasja, więc... Jest to według mnie duże osiągnięcie, przez te półtora roku codziennie materiały z różnych gier się pojawiały. Jeżeli jesteś tu nowy, zajrzyj tam do starych materiałów, a może już nowych, bo może oglądasz to, tak jak mówię, później. Dzięki wielkie, dobre, za wszystkie te miłe komentarze, subskrypcje i tak dalej. Każdy dzięki byku, fajny odcinek, to jest
petarda dla mnie. Dzięki, widzowie. Trzymajcie się. Popa, widzowie. Kurwa, jakie to jest ciężkie kichnąć, zatrzymaj nagrywanie, naprawdę. Bardzo ciężko jest zakończyć taki projekt. 450 materiałów później. Przyszedł czas na ostatni, który był dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. I witam was w pierwszym odcinku z gry Gothic 1. Teraz mogę... Czekajcie, ja tam widziałem kurwa Gorna na samej górze. Stoi gagatek. O, przyszedł kurwa amigo. A se przyjdzie na cirku. Usłyszałem odgłosy walki i przybiegłem najszybciej jak mogłem. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Czechu, czyli najbardziej family friendly. Z najbardziej family friendly ludzi na polskim YouTubie. Oj, niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Oj, 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 oj. Jurassic Park, the game. Auuu. Pierdoliłem wszystko? Jaka to jest dobra scena walki. O, masz plagi na tym. Różne warianty do plagi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Odcinku mojej gry z Fallouta 3 z Czechu. To ja, witam. I zapraszam was, moi drodzy, na odcinek z Gothiczka 2 Nocy Kruka. No dobra, wykupmy tego Gorna. Chuj z tym Gornem. Jurassic World Evolution. Tomb Raider. Do you know the definition of insanity? Idziemy dzisiaj na ryby. Tego. Widzimy się w grze Surviving Mars. Rastler. Halo, halo. To słabsza ryba. Kurka, wódka, widzowie. Verdun. Wiem, że jestem biały. Żyję w środkowej Europie. Kurwa, train simulator, coś tam. Kroniki Merytany Archolos. Test Arnolda z lotu herbatą. Siema, widzowie. Siema, widzowie. Wypierdalać. Nie, patrz was, widzowie, wypierdalam sobie na Karaiby, a nie jakieś odcinki w internet będę wrzucał.